Szanowni Państwo, tegoroczny okres wielkanocny, którego historyczne korzenie tkwią na terenie Bliskiego Wschodu, skłaniać nas musi tym razem do pochylenia się nad współczesną, dziejącą się na naszych oczach tragedią zamieszkującej tamte tereny społeczności chrześcijańskiej. Od kilku lat świat zachodniej cywilizacji spodziewał się w swojej naiwności, że procesy rewolucyjne zwane arabską wiosną upodmiotowią społeczeństwa Bliskiego Wschodu i doprowadzą je do demokracji. Okazało się, że skutkiem tych procesów politycznych jest narastający chaos, radykalizujący się islam oraz wybuch wrogości w stosunku do wartości tzw. cywilizacji zachodniej. Dlatego właśnie niełatwy los tamtejszych mniejszości chrześcijańskich zamienił się w jawne ludobójstwo i grozi ich zagładą. Nie wolno nam zapominać, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, który dziś potocznie kojarzy się nam z islamem, są tam społecznością historycznie starszą i bardziej zakorzenioną niż religia proroka Mahometa. Mieszkańcy tego obszaru etnicznie wywodzą się z rdzennych ludów semickich albo z mieszkańców pochodzenia heleńskiego. Obie te grupy przyjęły chrześcijaństwo bardzo wcześnie, bo niedługo po Kościele Jerozolimskim. Część tych wspólnot chrześcijańskich pozostaje w łączności z Kościołem katolickim, inne są kościołami lub wspólnotami autonomicznymi. Liturgia kościołów wschodnich, tak katolickich, jak i tak zwanych orientalnych czy asyryjskich, jest sprawowana do dziś po aramejsku lub arabsku. To kultury religijne, które przetrwały wiele wieków zawierów dziejowych i prześladowań. Nigdy jednak większość muzułmańska, w szczególności jej władze, nie stawiały sobie za cel fizycznej zagłady tych społeczności. Dzieje się to niestety dopiero w XXI wieku, wieku wysoko rozwiniętej cywilizacji humanistycznej, wieku Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, wielu innych licznych organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka i praw mniejszości. Na naszych oczach ten XXI wiek staje się czasem zagrożenia zagładą kulturową i fizyczną całej bliskowschodniej społeczności chrześcijańskiej. Pojedyncze zamachy radykalnych wyznawców islamu w Europie i Stanach Zjednoczonych nie mogą przesłaniać codziennej tragedii Holokaustu chrześcijan w takich państwach jak Syria i Irak. Nie umniejszając tragedii wszystkich tamtejszych mieszkańców, którzy niewinnie giną czy cierpią w walkach na Bliskim Wschodzie, chcę jednak zwrócić uwagę na jeden rys szczególny. Zagłada wspólnoty chrześcijańskiej na tym obszarze to wymazywanie prawie 20 wieków historii. W Europie jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na wszelką krzywdę i niesprawiedliwość. Jako Europejczycy dbamy o ekologię i protestujemy, gdy grozi wyginięcie jakiegoś rzadkiego gatunku, fauny czy flory. Jako Europejczycy buntujemy się, gdy ograniczane są swobody i prawa mniejszości. Czy jako Polacy i Europejczycy sprzeciwimy się przemocy na Bliskim Wschodzie, gdzie ginie dzisiaj kultura, zabija się ludzi tylko za to, że są chrześcijanami? Dlaczego reakcja instytucji międzynarodowych jest żadna wobec rozmiaru i ciężaru tragedii, wobec jej skutków dla świata? Jako Polacy mamy szczególne prawo i obowiązek do zabrania głosu. Nasza historia to wielokrotne doświadczenie międzynarodowej zmowy milczenia wielkich tego świata, milczenie obłudnego i krótkowzrocznego, z bezczynnością akceptującego kolejne zbrodnie, stalinowskie zbrodnie wielkiego głodu na Ukrainie, niemieckie zbrodnie zagłady Żydów, zbrodnie zagłady Romów, wysiedlenia Tatarów, sowieckie zbrodnie deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu, deportacji Górnoślązaków w 1945 roku do Związku Sowieckiego. W tych przypadkach reakcja świata była spóźniona. Dlatego teraz Polska z korzeni swych chrześcijańska, zobowiązana jest w imię międzyludzkiej i kulturowej solidarności aktywnie zabrać głos, protestując wobec zbrodni ludobójstwa, zagłady społeczności chrześcijańskiej Bliskiego Wschodu, szczególnie w Iraku i Syrii. Mam nadzieję, że ten głos odwołujący się do sumienia i podstawowych wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich nie pozostanie bez echa, a Polska stanie się liderem, który mobilizować będzie społeczność międzynarodową do akcji na rzecz niewinnych ofiar fanatycznych zbrodniarzy. Dodajmy, zbrodniarzy, których wyrzeka się już większość światowej społeczności islamskiej. Form pomocy jest wiele, ale zacząć musimy od przerwania zmowy milczenia i bezczynności. To nasze zadanie. Historia dobitnie pokazała, że zwycięstwo zła nie wynika z szatańskiej siły ludzi złych, ale z bierności ludzi dobrych. Dlatego apeluję, nie bądźmy bierni, bo i o nas w potrzebie może się nikt
nie upomnieć.